Czytamy w każdym Adwencie różne teksty ze Starego Testamentu, chyba najwięcej z Izajasza, które mają wskazywać, że tym jedynym, który spełnia te słowa, te zapowiedzi, jest Jezus Chrystus, Syn Boży i Mesjasz. Można by zadać sobie pytanie, dlaczego Kościół tak robi, że w kolejne nie tylko niedziele Adwentu, ale także codziennie ktoś, kto pilnie chodzi do Kościoła i słucha uważnie pierwszego Ewangelii, pierwszego czytania Ewangelii, może naprawdę przeżyć coś, co można byłoby powiedzieć droga wiary do uznania w Jezusie zapowiadanego Mesjasza. Można by powiedzieć, że jest to nam niepotrzebne. No bo po co, jeżeli wierzymy, jeżeli nam wystarczyło, że nauczyliśmy się, że jest jeden Bóg, że jest jeden Zbawiciel, Syn Boży, Jezus Chrystus, że jest Duch Święty. Wydawałoby się, że nie potrzebujemy tych ksiąg Starego Testamentu, bo wystarczyłoby poznać tylko Ewangelię. A jednak w mocy pozostają wszystkie słowa, które Bóg wypowiadał przez proroków, przez Mojżesza. One wszystkie zostały dopełnione, wypełnione, wzmocnione przez nauczanie, słowa, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Na szczęście dla nas możemy przyglądać się jak człowiek, który zna tylko Stary Testament, który zna tylko Izajasza, Księgi Mojżeszowe. W jaki sposób taki człowiek może dojść do wiary, że przecież ten Jezus, którego wyznają chrześcijanie, jest Mesjaszem? Trzeba powiedzieć, że dziś mamy tak szczęśliwą chwilę, że nieraz dziesiątki tysięcy, nieraz kilka tysięcy rocznie Żydów uznaje w Jezusie Mesjasza. Nazywamy ich Żydami mesjanicznymi, głównie w Stanach Zjednoczonych żyją, także w Izraelu. Nieraz to jest tak, że po prostu ktoś jeden modlący się Słowem Bożym, Starym Testamentem odkrywa, że rzeczywiście trzeba uznać, że wszystko wskazuje na to, że to Jezus jest Mesjaszem. Ten dialog, taki, którym by było wspólne czytanie Starego Testamentu przez Żydów i przez chrześcijan, trwał przez pewien czas. Zwłaszcza kiedy Kościół używał Biblii w języku greckim, bo taki był język obowiązujący we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Czasami, kiedy chrześcijanie próbowali przekonywać mieszkających obok Żydów, to zostali odrzucani choćby dlatego, że nie używali Biblii hebrajskiej. Niektórzy ojcowie Kościoła udawali się do Ziemi Świętej, żeby się nauczyć tego języka, którym jeszcze mógł mówić Jezus. Zamieszkiwali w Betlejem, aby poznać także zwyczaje i mieć jak najlepszy wgląd w ten tekst, żeby go dobrze oddać i tłumaczyć. Także później, na przykład w Rzymie, jeszcze w średniowieczu, kiedy to było też państwo kościelne, mniej więcej w tym miejscu, gdzie, jeżeli dziś jesteśmy w Rzymie i stoimy przed tą największą synagogą, którą nawiedził Jan Paweł II, to za nami pozostaje Tybr, a za tą synagogą jest dzielnica, w której od starożytności mieszkali Żydzi, gdzie możemy też szukać śladu świętego Piotra, świętego Marka, świętego Pawła. I obok tej wielkiej synagogi jest nieduża kapliczka, może mały kościół, w której także w średniowieczu jeszcze, i mamy na to świadectwa pisane i także napisy, musieli do tej świątyni katolickiej przychodzić Żydzi wyznaczeni przez gminę żydowską, żeby słuchać Ewangelii, słuchać kazania specjalnie dostosowanego do niego. Kiedy to wyciągano teksty ze Starego Testamentu i tłumaczono, jak bardzo one się sprawdzają w życiu Jezusa i w Ewangelii. Z dwóch powodów ta praca, byśmy powiedzieli, ewangelizacyjna Kościoła wobec Żydów była daremna. Jeden z kronikarzy napisał, że owi perfidni Żydzi wyznaczeni przez gminę, którzy przychodzili, żeby słuchać franciszkanów, wcześniej zatykali sobie szczelnie uszy woskiem, żeby nie usłyszeć przypadkiem i dotarło do niego to, co głoszą owi franciszkanie.
Drugi powód niepowodzenia tej misji wobec Żydów był taki, że rozeszły się bardzo drogi Kościoła, czytającego także Stary Testament, i Żydów, którzy poszli w swojej interpretacji nieraz rzeczywiście w sposób antychrześcijański, antychrystusowy, ale także po prostu sposób interpretowania tych tekstów jest nam zupełnie obcy, nie przekonuje nas o tym. Mówię o tym, że dlatego mówię, że czytając ten tekst o kolejnej zapowiedzi, że to z Judy powstanie Mesjasz, że nie będzie to żaden przodkiem Jezusa, nie będzie żaden z wielkich, wybitniejszych synów Jakuba, Izraela, ale właśnie Juda. Wziąłem sobie taką książkę, która właśnie jest napisana przez Żyda mesjanicznego, i popatrzyłem, w jaki sposób on interpretuje ten tekst po to, żeby mówić do współczesnych Żydów, że jest rzeczywiście w tym miejscu mowa o tym, że to tylko Jezus może spełnić to wypełnienie, tą zapowiedź z Księgi Rodzaju. Zobaczyłem rzeczy, których my nie wiemy. My nie czytając Talmudu, nie czytając czy nie znając wykładni rabinów na przestrzeni 20 wieków, nie potrafilibyśmy współczesnym Żydów argumentować w sposób skuteczny, że rzeczywiście Jezus jest Mesjaszem według tych zapowiedzi, ale także tej z dzisiejszego czytania. Dobrze, że są tacy, którzy w swoim życiu uznali, że wypełnieniem wszystkich zapowiedzi jest Jezus Chrystus, i oni mają narzędzie, przekonanie, większy autorytet, większą skuteczność w przekonywaniu tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, mimo że czytają Mojżesza, proroków i Pisma. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu.